Pokażę pani, co stąd widać, jak tu jest pięknie. Prost z podwórka trzy korony w Pieninach. Mógłby pan zaproponować jakąś fajną wycieczkę w tej okolicy? Tak, jest to jeden z najbardziej popularnych szczytów, myślę, w okolicy, nie tylko w Pieninach, ale w ogóle w okolicy. Trzy korony. Nie są może bardzo wysokie, bo to jest 982 metry nad poziomem morza, platforma widokowa. Tak jest ulokowana i 500 metrów przepaść pod nogami. Tam widzimy w dole ten Dunajec, widzimy z platformy Trzech Koron, widać pięknie Tatry, gdzieś tam Magurę z Piską, Beskid Sądecki, Gorce, to wszystko z tej platformy widokowej możemy zobaczyć. Możemy tam też sobie zaplanować taką całodniową wycieczkę. Z kilku miejsc można zdobywać trzy korony. Od Krościenka, taki jest najbardziej popularny szlak, przez Przełęczowkę wchodzimy na trzy korony. Można też wchodzić przez Górę Zamkową. Ja bym polecał taką może dłuższą trasę, ale łagodną trasę. A przy okazji możemy odwiedzić w Czorsztynie Bacówkę, gdzie możemy zobaczyć, jak robi się oscypka. Takie jest dosyć ciekawe miejsce. Pod patronatem Pienińskiego Parku Narodowego właśnie jest taka bacóweczka. Przed wejściem na szlak jest też pawilon Pienińskiego Parku Narodowego, gdzie możemy się zobaczyć dużą makietę całych Pienin. Możemy to wszystko prześledzić na takiej makiecie. Dosyć ciekawa rzecz. I później pięknie przez Halę Majerz, idziemy sobie przez Kozią Górkę dalej. Mamy już pewną wysokość, więc nie męczymy się tak bardzo. Jest to jeden z łatwiejszych dróg dojścia do Trzech Koron właśnie. I wchodzimy sobie na tą platformę widokową. Ludzie, jakie tam są widoki? Już mówiłem, że tu widać, że tam jest 500 metrów, a żeby zobrazować, jak piękne tam są widoki, powiem tylko tyle, że na tych półkach poniżej ludziom wypadają różne rzeczy, prawda? Tam już jak coś spadnie, komuś to już jest nie do odzyskania, bo tam się nie da zejść na te półki. Ale żeby chodzi o to, żeby na przykład aparaty czy telefony, baterie, żeby nie zanieczyszczały tamtego, to sprząta się tam, schodzą na linach, tam od czasu do czasu sprzątają. Więc znajduje się tam aparaty, okulary, kluczyki, dokumenty, w portfele, co bądź. Ale najciekawsze znaleziska są takie, które świadczą o tym, jak piękny jest to widok stamtąd. Mianowicie kilka razy znaleziono tam sztuczną szczękę. Także można powiedzieć, że wchodzi się tam i szczęka opada, dosłownie. Także jeżeli odwiedzimy już tamte platformę, dalej możemy się przemieścić właśnie do zamku, Świętej Kingi, na Górę Zamkową. Później możemy zejść sobie do Krościenka. W Krościenku pyszne lody, takie regionalne. W każdej z miejscowości zresztą mamy lody, które są dla tej miejscowości charakterystyczne. W Krościenku, jeżeli będziecie, to polecam lody u Marysi. Jeżeli w Szczawnicy, to lody u Jacaka. Jeżeli w Nowym Targu, to lody u Żarneckich. Także fantastyczne smaki, widoki. Zachęcam.
anioł, który strzeże spokojnego snu naszych gości. Goście przyjeżdżający mają i anielską opiekę, i opiekę przewodnika, i opiekę gospodarza, także ze wszystkich stron są strzeżeni.